Dzień dobry, ja nazywam się Jan Latkowski, mikserzy jestem Kolat i witam wszystkich serdecznie na spotkaniu Extension Rebellion. A w dzisiejszym spotkaniu wezmą udział zarówno aktywiści i aktywistki XR-u, jak osoby, które jeszcze nie brały udziału w naszych działaniach, a które można chyba określić jako sympatyczki i sympatyków. Z tego co wiem, wszyscy są poinformowani wiedzą o tym, o co walczymy i jakich metod używamy, zwłaszcza, że uciekamy się do pokojowych działań bezpośrednich w celu zmiany systemu, więc nie będziemy o tym dzisiaj mówili. Celem spotkania jest przedstawienie, zwłaszcza sympatykom i sympatyczkom, osobom jak gdyby nowym, strategii ruchu nadchodzących parę miesięcy oraz wskazanie możliwości włączenia się w nasze działania bądź wsparcia ich w jakiś inny sposób niż przez bezpośrednie włączenie się. Powiedziałbym łagodnego włączenia. XR to jest ruch całkowicie otwarty. Każdy z nas decyduje, na ile chce się zaangażować w działania, ile ma w tej chwili czasu, ile ma w tej chwili determinacji. Dzisiaj nie będziemy mówili o jakichś takich bardzo ekstremalnych działaniach, a raczej o takich działaniach, które właśnie ułatwiają wejść w taki miękki sposób w ruch. Plan naszego spotkania jest taki, że zaczniemy dwoma blokami składającymi się z wprowadzenia wygłoszonego przez aktywistkę albo aktywistę XR-u. Potem podzielimy się na pokoje, gdzie każdy uczestnik będzie mógł bardziej aktywnie wziąć udział w naszym spotkaniu. Wrócimy następnie tutaj na plenarną salę obrad. Potem będzie jeszcze parę krótkich wystąpień takich informacyjnych o tym, co się dzieje w tej chwili, jakie są w tej chwili nastroje, co planujemy. No i myślę, że w ten sposób powinniśmy skończyć. Ponieważ ten plan się troszeczkę zmieniał w trakcie przygotowań, więc bardzo trudno jest mi powiedzieć, ile potrwa nasze spotkanie, ale wydaje mi się, że około godziny z pewną tolerancją czasową. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć tytułem wprowadzenia i zachęcenia do uczestnictwa w naszym spotkaniu. I przekazuję teraz głos Jadwidze, która wprowadzi do pierwszego zagadnienia. Hej, cześć wszystkim. Ja na początku chciałam przywitać nas wszystkich w tej przestrzeni i gdzieś przypomnieć nam o tym, jak różne doświadczenia mamy. Wiele z nas tutaj, będących na tym spotkaniu, walczy czy to w XR-ze, czy w innych ruchach już od wielu lat albo od wielu miesięcy z katastrofą klimatyczną. Jest po prostu bardzo sfrustrowana i wiele z nas jest wypalonych i wiele z nas czuje, że to, z czym walczymy, jest wielkie. To, co się wydarzyło w lutym podczas czasu na bunt, podczas naszej ostatniej mobilizacji, pokazało siłę oddolnego ruchu i pokazało to, w jaki sposób nieposłuszeństwo obywatelskie i odważne, radykalne działania na ulicy mogą wpływać na narrację społeczną, mogą wpływać na to, w jakim świecie żyjemy. Od tego czasu daliśmy sobie czas na rozwój, na to, aby się uczyć, aby rozwijać nasze struktury, nasze umiejętności, edukować się, trenować i rozmawiać. I teraz przychodzi czas, w którym mówimy sobie, okej, co dalej? Teraz jest czas na to, żeby postawić sobie cel, do którego będziemy dążyć przez następne kilka miesięcy i w którym skumulujemy i wypuścimy te zasoby, które sobie cały czas tworzymy, ponieważ czas na działanie jest zawsze i dzięki temu on jest też teraz i to teraz musimy walczyć, więc dzisiaj mówimy sobie ok, za kilka miesięcy, pod koniec lata wyjdźmy wszystkie razem na ulicę
w aktach pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego w stolicy. I przez kilka dni, przez kilkanaście dni bądźmy w stolicy, okupujmy przestrzenie, zajmujmy ulice i zróbmy najpiękniejszą rebelię, jaką tylko możemy sobie wyobrazić. W tysiącach osób zróbmy skutecznie to, co jest konieczne i co jest moralną odpowiedzią na trwającą katastrofę klimatyczną. Łammy prawo. Buntujmy się dla życia. Ponieważ to, co teraz robimy i to, jak pracujemy, to nie może być działanie w próżni. Musimy postawić sobie datę i powiedzieć, ok, końcówka lata. To jest ten moment, w którym Extinction Rebellion wychodzi na ulicę, bo nikt inny tego nie zrobi. Nikt inny nie jest przygotowany lepiej od nas do tego, żeby przez kilka dni robić rozpierduchę w stolicy i pokazać politykom, że klimat to jest teraz najważniejsza rzecz. To jest o moralności, to jest o mobilizacji, to jest też o wspólnocie i o tym, że musimy stawiać sobie cele i musimy być w tym odważni i musimy wiedzieć, że w momencie, w którym trzeba wyjść, to to robimy. I my jesteśmy na to gotowi. Więc to, do czego Was zapraszamy i to, o czym będziemy dzisiaj mówić i wszystko, co dzieje się teraz w kręgu operacji i to, co się dzieje w ruchu, będzie dążyło do tego, żebyśmy za te 4 miesiące po prostu wyszli tłumnie na ulicę i zmobilizowali wszystkie zasoby, które mamy i żebyśmy włożyli to, co sobie teraz tworzymy i co tworzyliśmy przez ostatnie 2 lata w ruchu, w kolejną piękną eskalację, która postawi nas na kompletnie innym poziomie w naszej walce. Do tego zapraszamy Was jako krąg operacje i to będziemy robić razem. W tym wszystkim musimy też pamiętać o tym, żeby dbać o siebie, bo walka z toksycznym systemem to też jest walka o siebie i każdego dnia pokazywanie, że w tym ważny jest człowiek i w tym ważne jest życie, to też jest część buntu. Musimy być odporne i odporni na wypalenie, bo to jest długa droga przed nami. A to lato, do którego się teraz mobilizujemy, to tylko jeden z kolejnych kroków. Tylko, że musimy go wykonać. Żeby pójść dalej, potrzebujemy wielkiej mobilizacji w lato. Po prostu. To jest to, do czego będziemy teraz dążyć. Dzięki. Przechodzimy teraz jak gdyby do drugiego bloku, czyli przekazuję głos bakłażance. Halo, halo, czy mnie wszyscy słyszą, czy mnie wszyscy widzą? Okej, słuchajcie, to ja w ogóle strasznie się cieszę, że mogę tu z Wami rozmawiać, coś Wam powiedzieć, a jeszcze mam najlepszą kategorię rzeczy do powiedzenia, mam dla Was dobre wieści, a ja uwielbiam przekazywać dobre wieści. Moi drodzy, moje drogie, udało nam się przeprowadzić proces trenerski Heading for Extinction. Czym jest Heading for Extinction? Heading for Extinction to jest fenomenalna prezentacja, która jest skierowana do osób spoza ruchu i której głównym celem jest zmobilizowanie ich do tego, żeby zaczęli działać razem z nami. Ten wykład funkcjonuje pod 2 nazwami. Droga do buntu albo nie mam dla Was dobrych wieści, ale może razem damy radę. Będziemy ich używać trochę zamiennie. No i ja chcę Wam powiedzieć tak. Ja mam jakieś doświadczenie w tym, co robię. Robię prezentacje, uczę ludzi zawodowo. I Heading for Extinction to jest chyba najlepsza prezentacja, jaką ja kiedykolwiek widziałam. I podczas treningów, kiedy widziałam, jak inne osoby to prezentują, rozpłakałam się. Nie wiem, czy można tutaj dać lepszą rekomendację. Jest po prostu absolutnie fenomenalny. Ten wykład to jest ogrom wiedzy o klimacie z jednej strony, a z drugiej strony ogrom wiedzy o nieposłuszeństwie obywatelskim z mocnym uzasadnieniem, dlaczego właśnie na tą metodę wywierania presji i aktywizmu my się decydujemy. Podkreślam, jest skierowany głównie do osób spoza ruchu, ale oczywiście osoby już działające w ruchu również mogą obejrzeć tą prezentację. Polecam mieć wtedy popcorn albo chipsy, bo naprawdę ogląda się świetnie. No i mam dla Was świetne wieści. Możecie zorganizować ten wykład u siebie. Jakkolwiek nie rozumiecie pojęcia u siebie, to może być w ramach outreachu Waszej grupy lokalnej.
to może być Heading for Extinction przeprowadzone w waszym rodzinnym mieście, na przykład celem założenia tam grupy lokalnej. To może być prezentacja w waszym duszpasterstwie, w waszych, nie wiem, grupie na studiach, w waszej szkole jogi, na waszym ulubionym festiwalu, albo gdzie tylko sobie wymarzycie. Wy wiecie najlepiej, które miejsce będzie stworzone do tego, żeby usłyszeć ten cudowny, cudowny wykład. Przeprowadzamy go po pierwsze online, a po drugie na żywo. I tutaj będziemy się chwalić, że mamy również zaszczepione, nawet dwiema dawkami, osoby gotowe przeprowadzać ten wykład. Mam nadzieję, że już jak najszybciej będzie można to robić rzeczywiście w takiej formie. I jeśli bylibyście zainteresowane tym, żeby to się odbyło u was, to napiszcie do nas maila. Mail będzie wysłany za sekundę na czacie, prawda? Tak, będzie zaraz wysłany na czacie, więc zapiszcie go sobie koniecznie i czekam, aż do nas napiszecie. Będziemy prezentować, będziemy wykładać, będziemy przekonywać, namawiać, pokazywać, dlaczego Extinction Rebellion jest super ruchem. Dzięki. I teraz jak gdyby najmniej zorganizowana część naszego spotkania, czyli kilka takich szybkich wrzutek informacyjnych, które mogą być dla was interesujące. Dobra. Anita? Tak, jeszcze jedna rzecz, tak, jeszcze kolejna rzecz z kręgu operacje. Treningi, no bo tak jak Jadwiga na początku powiedziała, tak poetycko nas wprowadziła w ten nasze jakieś marzenie wspólne XR-u polskiego, żeby pod koniec lata być może było nas kilka tysięcy osób w stolicy, być może żebyśmy byli już troszeczkę silniejszą grupą, z którą trzeba zacząć dyskutować. Ale żeby to wszystko robić, to musimy być do tego przygotowani, musimy wspólnie działać, musimy wiedzieć, dlaczego wspólnie działamy i jakie są nasze metody, jakie są nasze taktyki, żeby po prostu stworzyć jeden wspólny organizm, który jest zdecentralizowany, którym nikt nie zarządza, bo XR nie ma zarządu, nie ma żadnego szefa ani prezesa, ale możemy się wszyscy wspólnie nauczyć tego, jak działać, jaką obrać strategię, jaką obrać narrację i jak się organizować, żeby po prostu być skutecznym w tym, co robimy. Bo wiecie, kilka tysięcy osób na ulicy nie wydarza się spontanicznie, w sensie może się wydarzyć, ale to jest bardziej taki protestowy tłum, z którego jakby wszyscy na pewno w Polsce no, mamy niedawne doświadczenia tego, jak to się wydarzyło. A my chcemy zrobić coś, co jest w pewien sposób zorganizowane, że wiemy, co robimy, wiemy, jaką mamy strategię. I żeby to zrobić, potrzebne są treningi. I udało nam się w kręgu operacje rozpocząć cykl treningów DNA. Mamy trzy podstawowe treningi DNA. Trening DNA strategia, trening DNA struktura i trening DNA narracja. I to są takie, jak na razie prowadzimy je online. Mamy nadzieję, że też będzie możliwość wkrótce po prostu jeździć w różne miejsca lub dawać je w różnych grupach lokalnych. I to są treningi, które po prostu przybliżają to, czym XR jest, a czym XR nie jest. Jakby mogła prosić osobę, żeby się wyciszyła. Ktoś słyszałam? Okej, dobra, to kontynuuję. Bo mamy pewne ramy założenia i strategiczne, i strukturalne, które po prostu warto na początku jakiejś swojej drogi w XR-ze i na początku zakładania swojej grupy lokalnej wiedzieć. Ta wiedza jest, ona jest uwspólniona, przekazujemy ją na treningach i wtedy jest o wiele, wiele łatwiej wystartować po prostu z tym, żeby się zacząć organizować, robić swoją grupę lokalną, zacząć trenować, zacząć wychodzić na ulicę i zacząć brać po prostu aktywny udział w tym wszystkim, co się dzieje. I te wszystkie treningi będą dostępne, planujemy je robić, zaczęliśmy je robić dosyć taką dużą regularnością i planujemy je robić po prostu, że będą dostępne co tydzień, przez cały czas, więc wszystkie osoby zainteresowane, chętne mogą dołączyć i się dowiedzieć. I to jest naprawdę duży, duży start w to, żeby lepiej się orientować w tym ruchu i o co nam w ogóle chodzi i czemu my na tę ulicę się tak pakujemy strasznie. Dlaczego uważamy, że to jest dobry pomysł i że to jest skuteczne, a nie na przykład petycje. Tego się dowiecie już jutro bodajże na treningu strategii. W czacie zaraz podeślę wam naszego maila,
Jeżeli będą osoby zainteresowane, żeby na przykład dołączyć do zespołu treningi, bo potrzebujemy osób, które też coraz więcej będą tych treningów dawać, to możecie się zgłaszać tutaj. A zaraz w czasie podeślę Wam też link do naszej strony, na której jest kalendarz z dostępnymi treningami, z dostępnymi datami, które z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem zawsze jest napisane, kiedy będzie kolejny trening. W związku z czym, jeżeli nie uda Wam się dołączyć do jednego, to dołączcie do drugiego. Oprócz treningów DNA dajemy również treningi facylitacji i wczoraj bodajże Jadwiga, jeśli się nie mylę, był jeden. I treningi facylitacji to są też bardzo fajne narzędzia do tego, jak współpracować w grupie, jak się dogadywać, jak być po prostu skutecznym w rozmowie. Wiecie, dużym problemem w grupach płaskich i w grupach, które nie mają szefa, jest to, że zaczynamy strasznie dużo wszyscy gadać o wszystkim i spotkania trwają 17 godzin i wszyscy jesteśmy przemęczeni. A na treningu facylitacji dowiecie się, jak zrobić, żeby to było wszystko fajne, spójne, sprytne i nie trwało 17 godzin, tylko na przykład godzinę, bo wiadomo, że nie mamy całego życia. Dobra, to by było w sumie tyle ode mnie na temat treningów i przekazuję dalej głos Jankowi. Dzięki. Treningi to rzecz boska, a przy tym przyjemna jeszcze, czego nie powiedziałaś. To znaczy, to wcale nie jest męczące, tylko to naprawdę jest bardzo miłe. No i przechodzimy teraz chyba też do rzeczy miłej, chociaż mającej też duże znaczenie. To znaczy Regen, Karolina i Jadwiga. Ja tylko chciałam powiedzieć o tym, że słuchajcie, teraz powiedzieliśmy sobie kilkanaście minut temu, że teraz do lata czeka nas bardzo dużo pracy, bo chcemy się spotkać niebawem i napierdalać w system. I do tego musimy mieć bardzo dużo siły. I chciałam Wam powiedzieć, że napierdalanie w system to jest też dbanie o siebie, ponieważ w świecie, w którym mówi się nam, że musimy coraz więcej pracować i być coraz lepsi i zarabiać mnóstwo pieniędzy, i w świecie, który gloryfikuje brak snu, dbanie o siebie i spanie tyle, ile trzeba, i życie w społeczności, która jest piękna i docenia siebie nawzajem, jest buntem. Jest rewolucją. I dlatego ten regen jest taki ważny. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy pamiętali w ciągu tych najbliższych, nadciągających miesięcy, które na pewno będą dla nas bardzo trudne, bo będziemy chcieli zrobić jak najwięcej i jak najpiękniejszych rzeczy, żebyśmy pamiętali o tym, że nasza rewolucja jest piękna, nasza rewolucja jest kolorowa i że każda i każdy z nas jest regenem i że my to wszystko mamy w sobie. Te siły, też psychiczną, tę siłę mentalną, to dobro, którego potrzebujemy w świecie, to wszystko też jesteśmy my. I ta rewolucja zaczyna się w momencie, w którym w swoim sercu też powiemy, że dbamy o siebie i że my jesteśmy częścią tego piękniejszego świata. I że jeśli my zadbamy o siebie, to łatwiej nam będzie zadbać o wszystkich innych naokoło. No i teraz może Karolina już wyszła z tramwaju, mam taką nadzieję. I nam powie o tym, w jaki sposób możemy de facto zadbać o te swoje serca po prostu i o te swoje głowy, tak żeby móc za 4 miesiące po prostu zrobić to, co trzeba, co nie? Tak, wyszłam już z tramwaju, mam nadzieję, że teraz nie lepiej słychać. Przepraszam, że w takich okolicznościach, ale wracam z pracy. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli będziecie potrzebować wsparcia Waszej działalności, będziecie mieli jakieś wątpliwości, jakieś psychiczne chwile zwątpienia, to jakby grupa Odporność jest tą grupą, która dba o dobrostan psychiczny aktywistów i możecie się do nas zgłaszać w każdym momencie, przed akcjami, po akcjach, w trakcie akcji, nic się nie dzieje, też możecie, bo jakby mamy cały czas kontakt z psychologami, w każdej chwili możemy umówić Was na spotkanie z psychologiem. Będzie działać też grupa wsparcia, do której też będą kolejne zapisy, więc w każdym momencie się możecie do nas zgłaszać. My jesteśmy po to, żebyście jak najdłużej działali i się nie wypalali, więc jak macie jakieś wątpliwości, to się do nas zgłaszajcie. Tak, dobra, dzięki. Super. Możesz, Karolina, albo Łukasz, wrzucić jakiś kontakt do grupy, czy jakiegoś maila, czy przez jaką osobę się skontaktować z grupą Odporność?
przeze mnie, albo przez Łukasza, albo przez kanał Regenerację. Tam jest najwięcej informacji ze wszystkich grup, nie tylko z naszej. A ja mam okay, też numer. Maciej, widzę, wrzucił już linka regeneracjaxr.org.pl, więc tam możemy się zgłaszać. I oddaję znowu głos Jankowi. Słuchajcie, idziemy jak burza i powoli chyba wyczerpujemy nasz dzisiejszy program. Ja zapamiętałem tyle. Po pierwsze, szkolmy się, żeby się dobrze do tego lata przygotować. Po drugie, dbajmy o siebie. I to chyba jest też taki bardzo ważny przekaz. No i wreszcie dwie rzeczy, które jak gdyby są też oczywiste. Po pierwsze, organizujmy spotkanie wobec tego materiału Droga Buntu. To naprawdę jest bardzo fajna rzecz, którą jest zrobić dosyć łatwo. Powinna być raczej przyjemna niż uciążliwa, bo jest też okazją do spotkania się, nie wiem, z przyjaciółmi, z rodziną, z ciekawymi ludźmi, poznania tego aktywisty, który do was przyjedzie, żeby wam pomóc przeprowadzić samą prezentację. Wreszcie rzecz, o której żeśmy dzisiaj nie mówili, no ale o której też chyba trzeba kiedyś powiedzieć. Nie jest bardzo bogato z kasą w tej chwili. W związku z tym, jak gdyby są różne możliwości, żeby wspomóc nas finansowo. Jest otworzona zrzutka na zrzutce. Ja wiem, że tą stronę nie wszyscy kochamy. Zrzucają się tam najdziwniejsi ludzie na najdziwniejsze przedsięwzięcia. No ale tym niemniej jest to jakaś możliwość. Jest możliwość dokonania jakichś drobnych wpłat przez naszą stronę internetową. Tam też jest taka możliwość. Wreszcie jest całkowicie nowe przedsięwzięcie. Mianowicie powstał Fundusz Solidarnościowy. Ja mam nadzieję, że też te maile wszystkie się pojawią. Fundusz Solidarnościowy jest formą drobnego wsparcia dla osób, które spotkają represje. A prawo polskie od szczęśliwych czasów stanu wojennego nie pozwala zapłacić za kogoś grzywnę. I my nie zamierzamy za nikogo płacić grzywny. Ale jeśli zapłacenie grzywny pozbawi kogoś możliwości zjedzenia humusu, to inna sprawa i na ten humus możemy mu pomóc uzbierać, prawda? Pozostając całkowicie w zgodzie z dziwnymi przepisami prawnymi, które w tym kraju obowiązują. Nie namawiam do jakiegoś bardzo wielkiego sięgnięcia do kabzy, ale jeśli każdy wrzuci parę złotych, a w Funduszu Solidarnościowym jest szansa wrzucić jako pierwszy, bo on dzisiaj został, albo pierwszy, bo został dzisiaj uruchomiony dopiero i tam jest na razie chyba zero wpłat, więc niepowtarzalna okazja przejścia do historii, no to jak gdyby my nie zubożejemy, a być może komuś będziemy mogli pomóc. To chyba wszystko, co ja chciałem powiedzieć. Jest nas tak dużo, że rezygnujemy chyba z takiej rundki końcowej, chociaż mamy nawet jeszcze 10 minut do zakończenia. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś takiej wielkiej potrzeby, żeby jeszcze coś powiedzieć, to myślę, że powoli chyba będziemy się zbliżali do końca. Ja dziękuję wszystkim bardzo za udział. Mam nadzieję, że najpierw spotkamy się przy różnych drobnych imprezach, no a w lecie spotykamy się w Warszawie i sobie dopiero poszalejemy. Także do tego bałaganu, który robimy w lecie. Fajnie, na razie, bo nie widzę, żeby ktoś coś chciał powiedzieć, także kończymy. Cześć, cześć.